Cześć wszystkim, witam na kanale Srebro i Złoto. W dzisiejszym odcinku chciałem przedstawić, w jaki sposób możemy przechowywać srebrne i złote monety bulionowe. Jest to sposób bardziej reprezentatywny dla monet, i monety bardzo ładnie prezentują się właśnie w ten sposób. Mamy tutaj drewniane pudełko, taką skrzynię, w której znajdują się palety z miejscami na poszczególne egzemplarze monet. W środku jest 5 palet po 24 monety w jednej. Są to 4 rzędy po 6 monet. W sumie takie pudełko jest w stanie pomieścić 120 monet jednouncjowych, i to jest specjalnie przygotowane właśnie pod monety bulionowe. Monety jednouncjowe. Tutaj sobie przygotowałem kilka monet, które będę chciał trzymać w taki sposób. Przede wszystkim będzie to lunar. Lunar 3 i monety będą układane rocznikowo pierwsze 6 lat, kolejne 6 lat i tutaj oczekuję na kolejną monetę z serii Lunar i będę zbierał dwie serie, więc jedna paleta będzie z monetami lunar. W kolejnym rzędzie akurat ja będę trzymał. Monety z serii najniebezpieczniejsze zwierzęta Australii, i także będę tutaj poszczególne egzemplarze tych monet dokładał w tym miejscu. Będę zbierał także australijską kokaburę i kolejne roczniki będą lądowały sobie na takiej paletce. Oczywiście tutaj podzielę te monety na palety. Dodatkowo, jeżeli macie taką ochotę, a ja sobie tak zrobię. Chcę sobie ułożyć jeden rząd monet bulionowych, różnych mennic z różnych krajów I są to monety, tak jak już kiedyś wspominałem na jednym z filmów można powiedzieć pokazowe, jeżeli kogoś z rodziny, czy tam z grona zainteresowanych interesuje właśnie jak wygląda dana moneta lub chcieliby zobaczyć naszą kolekcję oczywiście nie będziemy im pokazywać całego srebra jakie posiadamy ponieważ jest to jakby złamanie pewnych reguł w zbieraniu srebra dlatego możemy zaprezentować takie ładne okazy monet bulionowych, ładnie ułożonych ładnie zaprezentowanych Plus te wszystkie monety bulionowe prezentujące się tutaj w ładny sposób. Jest to naprawdę bardzo fajne, poręczne. Można to zamknąć, schować z zewnątrz też ładnie. To wygląda także. Jest to kolejny sposób na jakieś usystematyzowanie swojej kolekcji. W jakiś sposób zebranie wszystkiego w jednym miejscu i przechowywanie tego. W razie nie wiem jakiej szybkiej ewakuacji z miejsca zamieszkania jesteśmy w stanie zabrać wszystkie monety w takim oto w takiej skrzyni, w takim pudełku i sobie z tym na przykład gdzieś wyjść, uciec, wsiąść do samochodu i odjechać. To był mój sposób na zaprezentowanie, na przechowywanie, właśnie monet bulionowych. Wspominam jeszcze raz, to pudełko było przygotowane pod monety bulionowe jednouncjowe, pod monety stricte monety srebrne. Występują także różne inne odmiany tych, tych mat. Gdzie możemy dobierać sobie już pod nasze upodobania i pod nasze właściwości monet, czyli chodzi tutaj przede wszystkim o ich średnicę i grubość? Jeżeli macie jakieś fajne sposoby na przechowywanie takich srebrnych monet, podzielcie się tym wszystkim w komentarzach. Zachęcam do dania łapki w górę, ponieważ to bardzo motywuje przy tworzeniu nowych produkcji. No i do usłyszenia, do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!